jest nic, kompletnie nic i wy odskakujecie wszyscy, tak? Jakbyście ducha zobaczyli, nie? Dzień dobry, witam Państwa. Od kilku tygodni jesteśmy w intensywnych próbach i przygotowaniach do spektaklu Deszczowa Piosenka w Teatrze Muzycznym w Poznaniu. Dzisiaj przed nami wyjątkowy dzień, ponieważ po raz pierwszy wchodzimy na scenę. Rozpoczynamy próby w pełnej scenografii. Szefie, szefie! Co jest? Szefostwo Monumental Pictures nie kryje zachwytu nad umiejętnościami wokalnymi Liny Lamo i nad jej talentem tanecznym. Ale niczego takiego nie mówiłem. Dzisiaj mamy dzień pełen wrażeń również do tego, że pracujemy nad scenami skrajnie różnymi. Zaczynamy od sceny, w której Lina Lamont, wielka gwiazda kina, szantażuje swojego producenta i całą wytwórnię, więc jest to jeden z najbardziej dramatycznych czy mrocznych momentów spektaklu. Że ona tu bardziej wchodzi nie żeby się popisać, żeby ich zastraszyć tym wszystkim, nie? Zespół, z którym mam przyjemność pracować, jest piekielnie zdolny, więc mamy tutaj możliwość zrobienia czegoś więcej niż tylko przemykania się od piosenki do piosenki. Możemy stworzyć fajne role drugoplanowe czy epizodyczne. I na tym się skupiamy, żeby wszyscy nasi bohaterowie i bohaterki byli wyraziści. Z drugiej strony pracujemy nad sceną tytułowej Deszczowej Piosenki, gdzie nasz główny bohater właśnie zdał sobie sprawę, że jest zakochany i to chyba z wzajemnością i że jego życie może wcale jeszcze się nie kończy i coś go dobrego w życiu czeka. Pomimo tego, że nie jest w życiu łatwo i że pada deszcz, on znajduje gdzieś w sobie radość i energię, żeby się tym deszczem cieszyć i bawić, nie przejmować się przeciwnościami losu. Wy jesteście gdzieś tu. Do widzenia Don, do widzenia Katie. Nasza hollywoodzka mrzawka się rozpadała, zaczyna nam gdzieś padać deszczyk. Tylko z frontu, bo tam z tyłu jest zmiana. Z każdym dniem coraz bardziej zakochuję się w tym materiale i widzę, ile jest w nim tematów i wątków, ciekawych rzeczy, które można na różne sposoby opowiedzieć. Jest to oczywiście wielkie wyzwanie i wielki stres, ale z tymi ludźmi, którzy mnie otaczają, mam wrażenie, że mamy super frajdę i już nie możemy się doczekać, żeby wam pokazać efekty naszej pracy. Mam nadzieję, że ta nasza dobra atmosfera z prób udzieli się również wam na widowni i że razem z nami przeżyjecie fajną przygodę.